Dziękuję bardzo. Czy konferencja jest transmitowana? To pozdrawiam wszystkich 350 internautów, którzy pewnie nas oglądają. Proszę Państwa, nasza konstytucja, jak konstytucja każdego państwa, ma różne obecności. Nasza akurat tym się charakteryzuje, że inaczej niż konstytucje innych państw i unijnych i tych państw, w okresie, które pisały swoje konstytucje w okresie transformacji, zawiera w rozdziale o prawach i wolnościach, czy jak chciał nasz ustrojodawca, w rozdziale o wolnościach i prawach również obowiązki. I to jest ta, można powiedzieć, obecność, bo kiedy sięgniemy do konstytucji rosyjskiej, tam nie ma, a można by się spodziewać, że co jak co, ale Rosjanie sobie piszą do konstytucji również obowiązki. Rozdział prawa i wolności w Konstytucji Federacji Rosyjskiej oczywiście zawiera takie słowo jak obowiązki, ale to są obowiązki rodziców wobec dzieci, czy obowiązek dzieci. My mamy też taki obowiązek wpisany, ale nie w rozdziale obowiązki, obowiązek pobierania nauki do 18 roku życia. Ale o tym będzie raczej mówiła na początku naszej rozmowy pani sędzia, pani profesor Gintowt-Jankowicz. Chciałem Państwu powiedzieć, że pierwsza konstytucja, jaka w ogóle powstała, czyli Konstytucja Stanów Zjednoczonych w 1787 roku, łącznie ze wszystkimi poprawkami, później aż do ostatniej, 26, nie zawiera takiego pojęcia jak obowiązek w kontekście obowiązku osoby znajdującej się pod jurysdykcją państwa amerykańskiego, czyli przede wszystkim obywateli amerykańskich, no ale specyfika amerykańska polega na tym, że dzisiaj na terytorium Ameryki mieszka na stałe 11 milionów nieamerykanów. I liczą na to, jak wiemy, że otrzymają przywilej bycia obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Konstytucja amerykańska zawiera takie pojęcie jak obowiązek, ale w kontekście obowiązków funkcjonariuszów państwa amerykańskiego. Jakie obowiązki ma prezydent, wiceprezydent, reprezentant czy senator do Kongresu amerykańskiego. Co nie znaczy, że ona nie zawiera i co nie znaczy, że żadna konstytucja poza polską, która to wyraźnie i odrębnie reguluje, nie odwołuje się czy nie nakłada na obywateli obowiązków. Pierwszym obowiązkiem właśnie Amerykanie, tylko nie przez słowo obowiązek to regulują. No każdy ma obowiązek płacić podatki. I skoro w artykule 4 Konstytucji USA jest sformułowanie, że Kongres nałoży podatki i jakie podatki, to wiadomo, że te podatki nakłada się na obywateli. Czyli ustawa jest napisana od strony raczej praw, bo to oznacza, jakich podatków Kongres amerykański nie może nałożyć. Czyli mam obowiązek płacić podatki takie, jakie nałoży na mnie Kongres, ale tylko takie podatki. I jak wiemy, w specyfice państwa federalnego, takiego jak Stany Zjednoczone, to jeszcze się przełamuje przez to, jakie podatki ma prawo nałożyć stan, a jakie federacja. Przecież wyrok amerykańskiego Sądu Najwyższego z zeszłego roku, wyrok, który miał kapitalne znaczenie dla wszystkich Amerykanów, do pewnego stopnia również na wynik wyborów, wyrok, który zapadł stosunkiem głosów 5-4, głosem przewodniczącego prezesa Sądu Najwyższego USA, sędziego Robertsa, był taki. Spór tam szedł konstytucyjny o to, czy ten podatek uchwalony przez Kongres, podatek, którego
pieniądze mają być, miały być przeznaczone i są przeznaczone w wyniku wyroku Sądu Najwyższego USA na zapewnienie każdemu Amerykanowi ubezpieczenia zdrowotnego. Spór był taki, czy to jest podatek federalny, czy wobec tego Kongres może go uchwalić, czy też to jest zawarowane przez Konstytucję amerykańską do kompetencji poszczególnych stanów USA. I na tym się skupił ten problem konstytucyjny, to pytanie, tę kwestię, którą musiał rozstrzygnąć Sąd Najwyższy i ostatecznie głosem właśnie Robertsa zdecydował, że to po pierwsze, że to jest podatek i po drugie, że jest to podatek federalny, a to dlatego, specyfiką tego podatku jest to, że on dotyczy Amerykanów i ich funkcjonowania w różnych stanach, a zatem ten komponent federalny upoważniał Kongres Stanów Zjednoczonych do uchwalenia tej ustawy, która nakłada oczywiście dla obywateli obowiązek. W stosunku do znakomitej części Amerykanów to jest nowy obowiązek, bo w części Stanów, jak w Massachusetts wiemy, była już stanowa ustawa, która regulowała tę kwestię, nakładała obowiązek podatkowy. I druga kwestia, która jest obowiązkiem i też się wydaje, że jakby oczywistym, akurat u nas Konstytucja to reguluje w pierwszym artykule tego podrozdziału obowiązki, tylko Amerykanie tego znowu nie zapisali wprost, że ja mam obowiązek być wierny Rzeczypospolitej. Tam jest od drugiej strony to napisane. Można powiedzieć, że jak Państwo by czytali, a myślę, że niektórzy czytali konstytucję tego państwa, są do pewnego stopnia przesycone słowem zdrada. Amerykanin ma obowiązek nie zdradzać swojego państwa. Jeżeli zdradzi, to może być w ogóle pozbawiony obywatelstwa, nawet Amerykanin, który urodził się już jako Amerykanin. My mamy zapisane w Konstytucji i uważam, że słusznie, bo odwołujemy się, każdy się odwołuje do swoich doświadczeń historycznych. Historia haniebnego pozbawienia obywatelstwa generała Andersa i innych polityków polskich, którzy pozostali na Zachodzie wobec tego, co się stało w Polsce. I jakby legła u podstawy tego, że obywatel Polski, nawet jak się zachowałby haniebnie wobec Polski, zdradziłby Polskę, to obywatelstwa pozbawiony być nie może. W Ameryce jest to i jest to na mocy Konstytucji dopuszczone, ale to pojęcie zdrady i zakazu zdrady i sankcji za zdradę jest jednocześnie sformułowaniem w ten sposób obowiązku, że każdy ma być wierny fladze, gwieździstej fladze. Więc tu pokazuję Państwu, że regulowanie kwestii obowiązków jest bardzo różne. Pani sędzia Gintow-Tiankowicz będzie o tym w swoim wprowadzeniu więcej mówiła. Ja kiedyś opublikowałem tekst, gdzie przedstawiłem swój pogląd na temat konstytucyjnych kwestii związanych z nieposłuszeństwem obywatelskim. Jest to temat rzadko podejmowany w literaturze przedmiotu. Znowu bardzo niewiele Polaków, nie trzeba prowokować do tego, nie trzeba ich uczyć nieposłuszeństwa. Być może dlatego ostatecznie w Konstytucji tego nie regulujemy. Myśmy od 300 lat, myślę, że od 1702 roku, kiedy faktycznie straciliśmy suwerenność na rzecz Rosji, wojska rosyjskie buszowały, może nie po terytorium dzisiejszej Polski, ale na pewno Rzeczypospolitej, zwłaszcza w Wielkim Księstwie Litewskim, jak u siebie i były u siebie, pobierali podatki, po prostu rządzili. Polacy nauczyli się buntować przeciwko państwu, traktując je jak niewłasne. I ono nie było własne oczywiście. I własne stało się dopiero w 18 roku, 11 listopada. I własne się stało dopiero 4
czerwca 1989 roku. Jakkolwiek zawsze to była Polska i zawsze byliśmy Polakami, ale to była ziemia polska, ale nie było Polski jako państwa, wolnego państwa. Albo w ogóle nie było Polski na mapie, albo było, ale nie była suwerenna. Więc uczenie Polaków w tym, tego cośmy zrobili genialnie, że znakomita większość dorosłych Polaków wypowiedziała posłuszeństwo państwu komunistycznemu w 1980 roku, ale w sposób pokojowy, gdzie mimo opresyjności tego systemu i jego siły nie udało się też sprowokować społeczeństwa do takiego oporu wobec nielegalnej w sensie konstytucyjnym, bo nigdy nie upoważnionej przez obywateli w drodze wolnych wyborów władzy, nie udało się sprowokować, choć takie prowokacje były w okresie stanu wojennego, żeby sformować z grup młodych ludzi, zapalonych ludzi, oddanych wolnej Polsce, ale z gorącymi głowami tych, którzy by strzelali czy podkładali bomby skierowane przeciwko ówczesnej opresyjnej władzy. Nie udało się to. Więc w sposób pokojowy myśmy poprzez społeczeństwo, obywatelskie nieposłuszeństwo społeczeństwa doprowadzili do epokowej zmiany. Tylko trzy konstytucje mają wpisane to, można powiedzieć, obowiązek nieposłuszeństwa obywatelskiego wobec tyranii, jak mówi Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Każdy Amerykanin ma prawo oporu wobec tyranii. To samo zostało opisane przez amerykańskich prawników, którzy narzucili Japonii konstytucję. Konstytucję, która dzisiaj dla każdego Japończyka jest oczywiście japońską konstytucją. To można powiedzieć o specyfice okupacji amerykańskiej, gdziekolwiek ona była, jak również o geniuszu tych prawników, którzy jednak pisząc konstytucję z Japończykami, ale dla Japończyków, i to Amerykanie suwerennie decydowali jako kraj okupujący wówczas podbitą Japonię, zapisali tam również to swoje prawo do oporu wobec tyranii, co Japończycy oczywiście akceptowali, bo ponieśli konsekwencje tego, że nie potrafili się oprzeć militarystycznemu, nieludzkiemu reżimowi. I wreszcie zapisali o Niemcy, ale nie Amerykanie w konstytucji, którą też w sumie oni, jeżeli chodzi o podstawy wartości, to Amerykanie dali placet, dali pieczęć. Zapisali to Niemcy sami sobie nie w 1949 roku, ale w 1959 roku, czyli wtedy, kiedy od 1955 roku Niemcy Zachodnie były w pełni suwerennym państwem, bo państwa okupacyjne, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja zrzekły się swoich uprawnień państw okupacyjnych. Więc w pełni suwerenne Niemcy wpisali sobie do konstytucji prawo do oporu, do obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec tyrańskiej władzy, jakby przypieczętowując to, czym się charakteryzuje konstytucja niemiecka, z kolei zawierająca prawa podstawowe, których nawet 100% Niemców w referendum nie mogłoby obalić i 100% posłów do Bundestagu czy senatorów w Bundesracie nie mogłoby obalić, bo są to prawa, które są nienaruszalne przez nikogo. I przeciwko działaniom, które by prowadziły do naruszenia tego, oczywiście nie, Niemcy uzyskali konstytucyjne prawo do oporu, aby nigdy nie powtórzyła się historia nazizmu, czy potem, kiedy do wolnych Niemiec zostały dołączone Landy Wschodnie, historia komunizmu. Więc wracając do tego obowiązku, można powiedzieć, oporu wobec opresji, to w moim przekonaniu można wręcz mówić to, że Polak ma w
Polak czy Polka mają w genach wpisane to, żeby nie słuchać opresyjnej władzy, więc wpisywanie tego do konstytucji było niepotrzebne, jak wiemy przez nie tylko z konstytucji z 97 roku, ale do 89 roku naturalnie takiej potrzeby nigdy, potrzeby oporu przeciwko tyrańskiej władzy nie było. W związku z tym, że system demokratyczny funkcjonuje. Ale mamy te obowiązki wpisane do konstytucji, nie tylko. Jak wobec nich zachowuje się Trybunał Konstytucyjny, a więc organ, który my mogliśmy zwołać tę konferencję dzisiaj i rozmawiać z Państwem o tym, jakkolwiek Trybunał może tym się zajmować wyłącznie wtedy, kiedy uprawniony podmiot poddałby nam sprawę do rozstrzygnięcia, gdzie wzorcem kontroli byłby jeden z przepisów tego artykułu i w tym momencie oddaję głos Pani Profesor. Dziękuję bardzo. No jednak zacznę tak, jak ci z Państwa, którzy interesują się naszym orzecznictwem, to często napotykacie na taki układ naszych orzeczeń, że pewne zagadnienie sytuujemy w kontekście, który otacza. I ja chcę zacząć właśnie też od tego kontekstu. Otóż szlachetna i piękna idea praw człowieka, ochrony praw człowieka zrobiła w ostatnim półwieczu co najmniej karierę światową, karierę naprawdę globalną. Nastąpiło instytucjonalizowanie tej idei, to znaczy wprowadzanie do porządków prawnych krajowych. Nastąpiło rozwój orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W poszczególnych państwach mamy rzeczników praw obywatelskich. Mamy także nie tylko rzeczników w ogóle praw obywatelskich, ale także rzeczników praw tych podmiotów, które uważamy za słabe w stosunkach społecznych, czyli rzecznik praw dziecka, rzecznik praw konsumenta i tak dalej. I to już pokazuje Państwu, że jest uderzająca asymetria, jeśli chodzi o nie tylko popularność, ale w ogóle znajomość konceptu konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela, a znajomość podstawowych znaczeń, podstawowych z prawnego punktu widzenia pojęć dotyczących obowiązków. Obowiązków tego samego człowieka i tego samego obywatela. Zatem zadanie moje dzisiaj, tak rozumiem, to jest taki zarys w tym wprowadzeniu, które no nie powinno być zbyt długie. Chciałabym przedstawić Państwu, czy nawet może podjęłam pewną próbę zarysowania w sposób uporządkowany podstawowych terminów i podstawowych znaczeń w tej właśnie materii w naszej Konstytucji, a także w nawiązaniu do naszego orzecznictwa i do tej myśli, którą Pan Prezes zakończył swój wstęp, powrócę w dalszym ciągu w tym momencie mówiąc Państwu, że no stety czy niestety, ale znikome zupełnie jest orzecznictwo Trybunału, które wyraźnie za przedmiot miałoby problemy związane z obowiązkami i to na dodatek obywatela. I teraz tak, jak już Pan Prezes powiedział, przede wszystkim mamy rozdział drugi spośród 12 merytorycznych rozdziałów naszej Konstytucji. Mamy rozdział drugi zatytułowany tak właśnie: wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Jest to najobszerniejszy z tych 12 rozdziałów. Rozdział liczy aż 56 artykułów. Niektóre z nich są bardzo rozbudowane. Składają się z wielu jednostek redakcyjnych. I ten podtytuł zatytułowany obowiązki to jest ostatnich 5 artykułów. Nie mówię tego z wyrzutem ani z zarzutem, bo tak jak już zostało powiedziane i tak nasza Konstytucja stosunkowo dużo miejsca poświęca problemowi obowiązków. Jeżeli spojrzymy na przykład do Konstytucji Francji,
to tam znajdujemy i to sformułowane w istocie w takim jednym z uzupełnień konstytucji francuskiej obowiązki z zakresu ochrony środowiska. Podobnie zresztą w konstytucji Litwy, Republiki Litwy z 1992 roku znajdujemy również, co prawda aż w trzech artykułach, ale obowiązki związane z ochroną środowiska. A zatem nasza konstytucja poświęca dużo uwagi tej, myślę, że jednak bardzo, bardzo ważnej i wartej przypominania tematyce. I teraz tak, integralną częścią konstytucji jest wstęp. Co do tego panuje zgoda powszechna. Preambuła jest integralną częścią konstytucji. Jeśli chodzi o jej prawne znaczenie, a tu już są dyskusje, tu już są różne podejścia. Natomiast po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że interpretacyjne znaczenie konstytucji jako podstawy pewnej aksjologii konstytucji naszej jest bardzo duże. Ale także powiedziałabym, że nawet można zaobserwować, pewnie jest bardzo sucho w tej naszej dawnej sali rozpraw, można zaobserwować, że nawet znani konstytucjonaliści, którzy byli bardzo przeciwni najpierw w ogóle uchwalaniu wstępu do konstytucji w fazie przygotowywania jej, a następnie komentowali tekst konstytucji. Wyraźna jest ewolucja, że coraz więcej fragmentów, przynajmniej fragmentów tego wstępu, przypisuje się prawne znaczenie. Jeżeli tak, to warto spojrzeć również na nasz temat, na problem konstytucyjnych obowiązków obywateli, również w tej perspektywie. Ponieważ, jak Państwo pewnie zgodzicie się ze mną, prawo spośród nauk społecznych jest najbardziej ścisłą nauką, pewne rzeczy wolę przeczytać, aniżeli z pamięci powtarzać. Przeczytam zatem Państwu wybrany fragment dotyczący naszego tematu wstępu do konstytucji. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Co nas interesuje? Równi w prawach i powinnościach. Równi w prawach, tę myśl, tę zasadę mamy rozwiniętą, ugruntowaną właśnie w rozdziale drugim. W naszym orzecznictwie jest to jeden z najbardziej, powiem, omawianych i rozpoznawanych wzorców kontroli. Ale równi w powinnościach. Co to znaczy równi w powinnościach? Czy możemy słowo powinność uznać za synonim słowa obowiązek? A może powinność to jest coś troszkę więcej, a może coś troszkę inaczej? W orzecznictwie, w piśmiennictwie prawniczym na ten temat bardzo często znajdziecie Państwo wymienne używanie. Obowiązek kogoś to znaczy powinność zrobienia czegoś. Ja chcę jednakże zaproponować i upoważnia mnie do tego dosyć staranna analiza nade wszystko tekstu naszej konstytucji, ale także komentarzy i omówień. Ja chcę Państwu zaproponować, żebyśmy ten termin powinności w konstytucji uznali za pojęcie szersze aniżeli obowiązek. Powinność, która zawiera w sobie zarówno obowiązek prawny, o czym zaraz powiem, jak go rozumiemy w orzecznictwie, ale tu jest pełna zgodność z doktryną, ale chciałabym powiedzieć, że jest poza obowiązkiem prawnym, to znaczy najogólniej takim, który jest sformułowany w normie prawnej, i adresat tej normy wie, że pewne dolegliwości go spotkają, jeżeli się do tej normy nie zastosuje. Wydaje się, że są również pewne powinności człowieka i obywatela, które są zachowaniami niezagrożonymi i tym bardziej niewymuszonymi na skutek pewnej sankcji, która zagraża w przypadku zachowania innego. I jako taką powinność, myślę, taką powinność właśnie na poziomie konstytucji. Myślę, że mogę zwrócić uwagę Państwa
na, znowuż, bardzo skromnie usytuowany w naszej konstytucji artykuł 62, który kończy pod tytuł prawa polityczne, wolności i prawa polityczne. Ten artykuł 62, jak mówię, który myślę, że nawet może ku zaskoczeniu kogoś, kto by przeglądał naszą konstytucję, który kończy ten podtytuł wolności i prawa polityczne, mówi o czynnym prawie wyborczym. Czy byśmy nie zaliczyli do powinności obywatela udział w głosowaniach, udział w referendach? Tak mi się wydaje, że mówiąc o powinnościach i o tym, że jesteśmy równi w naszych powinnościach, nie należy pominąć tej właśnie kwestii, jakkolwiek ona tylko w kategoriach praw, ale ja dodałabym, że także powinności obywatelskich się mieści. Pytanie pierwsze. Czy obywatele mają jakieś konstytucyjne obowiązki wobec siebie nawzajem? No, podejrzewam, że tutaj nieczęsto bym uzyskała potaknięcie, odpowiedź twierdzącą. Jest taki zdumiewająco mało znany i właściwie w ogóle niepowoływany artykuł 31 Konstytucji, a zatem jeden z pierwszych rozpoczynających nasz rozdział o wolnościach, prawach i obowiązkach człowieka i obywatela. Artykuł, który mówi, że wolność człowieka podlega ochronie prawnej. I zaraz potem mamy tak ważną, sformułowaną myśl. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. A zatem na pytanie, czy nasza konstytucja określa jakieś obowiązki obywatela w stosunku do współbraci, w stosunku do współobywateli? Tak. I szerzej, proszę zauważyć, trzymając się tekstu, powiedziałam każdy. Każdy. Nie ma dla nas w tym przypadku znaczenia, czy to jest obywatel w tym sensie formalno-prawnym. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Przyznam Państwu, że przygotowując się do tego naszego dzisiejszego spotkania, przejrzałam troszkę literatury, między innymi o takie naukowe analizy społeczeństwa obywatelskiego. Dlaczego? Bo tam jest ten obywatel. I tam się wymienia kilka przepisów naszej konstytucji, tych, które dają prawa, prawa zrzeszania się, prawa organizowania się, związki zawodowe, partie polityczne. Oczywiście tak, naturalnie. To wszystko służy tworzeniu obywatelskiego społeczeństwa. Ale wydaje mi się, że u podstaw tego, o co tak naprawdę chodzi, leży właśnie ta zupełnie, ja śmiem powiedzieć, fundamentalna zasada. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. To jest podłoże, na którym może wyrastać i rozwijać się prawdziwe społeczeństwo obywatelskie. A zatem mamy w naszej konstytucji również sformułowany, proszę zobaczyć, na poziomie konstytucji, najwyższego aktu prawnego, mamy sformułowany konstytucyjny obowiązek każdego. Ale przejdźmy do naszego tematu, a nasz temat to konstytucyjne obowiązki obywatela. Obywatela i człowieka oczywiście też, bo byłoby ułomne, gdybyśmy chcieli się tylko ograniczyć do obywatelstwa w sensie formalno-prawnego powiązania jednostki z pewną wspólnotą polityczną, jaką jest państwo. Otóż no właśnie, już właśnie przypomniałam Państwu, że obywatel to właśnie ktoś, kto w formalno-prawnym tego słowa znaczeniu jest uznany w sposób obowiązujący w prawie danego kraju, ma obywatelstwo. Ale w orzecznictwie naszego Trybunału zostało to rozwinięte. I myślę, że jest to rozwinięcie bardzo piękne i bardzo ważne. I jest to wciąż trochę takie myślenie
końca wieku XVIII, to znaczy czasu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, kiedy ten termin obywatel został wyeksponowany i jakby rewitalizowany bardzo silnie. Obywatel to brzmi dumnie. Dlaczego? Dlatego, że w przeciwieństwie do poddanego. Poddany to całkiem inna jednostka o innej psychice i postawach, aniżeli obywatel. I teraz co nasze orzecznictwo przypisuje obywatelowi? Obywatel to jednostka wolna, świadoma, aktywna i zaangażowana w sprawy publiczne. Jednostka wolna, a zarazem świadoma więzi z daną wspólnotą polityczną. W ramach tej wspólnoty świadoma faktu, że jest podmiotem przysługujących jej wolności i praw, ale zarazem jest w pełni świadoma powinności wobec tej wspólnoty. Jeśli ktoś z Państwa by mi nie ufał, że to, co przed chwilą powiedziałam, takie cztery określenia, które chcielibyśmy w każdym razie widzieć w obywatelach, to podam sygnatura. Jest to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z maja 2003 roku o sygnaturze K11/03 w pełnym składzie. Między innymi została przy okazji rozpoznawania ustawy dotyczącej referendum ogólnokrajowego, przypominam 2003 rok, czyli przed naszą akcesją europejską, referendum ogólnokrajowe w tej właśnie sprawie. Wpłynął wniosek do Trybunału i przy okazji rozpoznawania konstytucyjności poszczególnych zakwestionowanych przepisów tej ustawy Trybunał sformułował pewne również cechy, pewne przymioty, które obywatela powinny cechować. Ale jeszcze to nie wyczerpuje, powiedziałabym, terminologii, która jest stosowana w czasie naszego spotkania. Mianowicie, co to są obowiązki konstytucyjne jako pojęcie, bo za chwilę będziemy mówić, jakie one są, ale jak je określić. Na ogół znawcy tematu mówią, że takiej przyjętej, ugruntowanej definicji obowiązku konstytucyjnego nie ma. Natomiast w naszym orzecznictwie, i to w pełnej zgodzie z doktryną, zostały sformułowane takie podstawowe elementy charakteryzujące obowiązek konstytucyjny. Więc tak, po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że obowiązek konstytucyjny to jest obowiązek prawny. To znaczy, że jest to obowiązek sformułowany w normie prawnej, ale my zawęziliśmy nasz temat, bo mówimy o obowiązkach konstytucyjnych, a zatem obowiązkach, no, można by powiedzieć, rangi najwyższej, jak się je przeważnie określa, obowiązki podstawowe. I teraz trzy właściwości, trzy cechy charakteryzują te obowiązki prawne. Po pierwsze, jest to tak, że adresat tego obowiązku nie ma możliwości wyboru zachowania. Musisz zapłacić podatek. Nie masz innej możliwości zachowania się. A zatem po pierwsze, adresat obowiązku nie ma możliwości wyboru jakiegoś zachowania czy postępowania. Po wtóre, są to obowiązki wobec państwa, bo przechodzimy już do tego tematu naszego sensu stricto na dzisiaj wskazanego. Jeżeli są to obowiązki obywatela wobec państwa, to oznacza również pewne obowiązki po stronie państwa. Państwo jest obciążone stworzeniem takich warunków, żeby adresaci tych obowiązków mogli je wykonać. Pan prezes poświęcił chwilę czasu podatkom. No właśnie, po to, żeby obywatel mógł podatki zapłacić, muszą być odpowiednie ustawy podatkowe. Te ustawy podatkowe muszą być określone, muszą być jasne, muszą być zrozumiałe dla obywatela. Musi być jakiś aparat, który... Nie działać wstecz. Na przykład nie powinny, znaczy no to już, ponieważ nie chciałabym zbyt przedłużać mojego wprowadzenia, więc staram się ograniczyć do tych zagadnień, które raczej sygnalizuję, aniżeli omawiam. W każdym razie
po stronie państwa leży konieczność stworzenia warunków, żeby obywatele z tych obowiązków mogli się wywiązać. I wreszcie, jeżeli władza publiczna żąda wykonania obowiązku od obywatela, czy od każdego, musi wskazać podstawę prawną, z której ten obowiązek wynika. Mamy zatem jakieś wyspecyfikowanie, co to są te obowiązki konstytucyjne. I znowuż te trzy cechy wyprowadzam z sumy naszego orzecznictwa. One są bardzo często no, troszkę incydentalnie przy uzasadnianiu takiej, a nie innej, takiego, a nie innego orzeczenia Trybunału są niejako incydentalnie wskazywane, ale powiadam, jest tutaj pełna zgodność również z doktryną na ten temat, która tak to się powtarzają, te cechy się zdecydowanie powtarzają. A zatem wiemy już, co to są konstytucyjne obowiązki obywatela i wiemy, że one mają charakter obowiązków podstawowych. Podstawowe obowiązki to jednak te, które są sformułowane w tym podrozdziale rozdziału drugiego, poczynając od artykułu 82. I to jest niezwykle interesujące sformułowanie artykułu 82 i sądzę, że rzeczywiście trudno by nam było w jakichś konstytucjach państw takich znanych nam znaleźć analogiczne sformułowanie, ale uzasadnienie czy wyjaśnienie jest zawsze to samo. Piszący konstytucje są pod wpływem doświadczeń tych, które dane społeczeństwo w pewnym okresie przeżyło. Stąd obowiązek wymieniony w pierwszej kolejności, artykuł 82 Konstytucji, obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne. Widzicie państwo, po pierwsze, znakomitą łączność, spójność pomiędzy wstępem, który mówi równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Następnie mamy artykuł 1 Konstytucji, który również następuje ewidentna rewitalizacja nie tylko w naszym orzecznictwie, ale nade wszystko w analizach naukowych. Artykuł 1 rozpoczynający Konstytucję i jej podstawowy rozdział kształtujący ustrój naszego kraju mówi, Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Proszę zobaczyć zatem, jak bardzo konsekwentnie nasza Konstytucja rozwija pewną myśl podstawową. Polska jako dobro wspólne, przedmiot troski wszystkich obywateli. Teraz jak rozumieć tę normę konstytucyjną, ten obowiązek konstytucyjny, który sformułowany jest jakże prosto, a zarazem dał asumpt do wielu analiz. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne. Spójrzmy, że ma tutaj zawarte zostały w tym prostym zdaniu w istocie dwa obowiązki. Pierwszy obowiązek traktowany jest nade wszystko jako określenie pasywne. Powstrzymaj się od wszystkiego, obywatelu, powstrzymaj się od wszystkiego, co świadczyłoby o twoim braku wierności wobec swojego kraju. Ale druga część zdania, troska o dobro wspólne, obowiązkiem, będąca obowiązkiem obywatela polskiego, bardzo wyraźnie skłania do aktywności. To jest obowiązek podejmowania działań dla dobra Rzeczypospolitej. Podejmowanie działań dla dobra Rzeczypospolitej, czyli motywowanych właśnie tą troską o dobro wspólne. Wielu autorów, bo niestety jakkolwiek nie szukałam ja wraz z moimi współpracownikami, przeszukaliśmy wszystkie możliwe bazy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Różne znakomite wydawnictwa, które są Konstytucja Rzeczpospolitej w orzecznictwie Trybunału.
doskonałe wydawnictwa, które przypisują tezy poszczególnych orzeczeń artykułom Konstytucji. Pod artykułem 82 napisane jest obowiązki i następnie zacytowany artykuł następny, o którym, który już się tu i ówdzie pojawił w naszym orzecznictwie. A zatem tym ciekawiej, proszę Państwa, spojrzeć, a cóż się kryje w tym, proszę wciąż pamiętać, jesteśmy na poziomie podstawowych obowiązków, bo obowiązków konstytucyjnych. Otóż nie ulega wątpliwości, że jest to obowiązek prawny. Jest to obowiązek prawny, jest to norma konstytucyjna, mająca swoją konkretyzację w ogromnej liczbie różnorodnych ustaw. A między innymi warto powiedzieć, że przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej, prawda? Bo jeżeli mamy obowiązek wierności wobec Rzeczypospolitej, to pewne zachowania, które przeczą temu obowiązkowi, no to jest przede wszystkim szpiegostwo, to jest przede wszystkim zmniejszanie obronności naszego kraju, to jest przede wszystkim działanie przeciwko bezpieczeństwu obywateli i porządku publicznego, a zatem rozwinięcie i skonkretyzowanie tych obowiązków zawartych co najmniej w pierwszej części naszego artykułu konstytucyjnego, to jest kodeks karny. No, przede wszystkim rozdział 17 kodeksu karnego, przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej, ale także inne rozdziały, między innymi przestępstwa przeciwko obronności i tak dalej. Tak musimy widzieć tę fundamentalną normę konstytucyjną, która następnie staje się tą podstawą, powiedziałabym, staje się tym racją stanowienia przez ustawodawcę całego szeregu szczegółowych regulacji, które w istocie, jeżeli się Państwo dobrze zastanowicie, wyrastają z tej właśnie myśli. Ale także troska o dobro wspólne. Podkreśla się, że i myślę, że warto to pokazać, że akurat ta norma konstytucyjna jest nie tylko normą prawną i normą konstytucyjną, ale ma także bardzo duży ładunek etyczny. Niektórzy nawet mówią moralno-polityczny. Na ogół w naszej nauce prawa uważa się, a nade wszystko w filozofii prawa, uważa się, że ilekroć regulacja prawna zbiega się z poczuciem moralności danego społeczeństwa, to jest to znacznie bardziej skuteczne prawo. Wtedy, kiedy się rozmija z poczuciem tego, co obywatele uważają za dobro lub zło, to wtedy z wykonaniem, ze stosowaniem tego prawa są kłopoty. I wreszcie chcę dodać, że ten obowiązek wierności swojemu krajowi i obowiązek troski o dobro wspólne, przyjmuje postać kwalifikowaną w odniesieniu do bardzo szerokiego, liczącego dziesiątki tysięcy osób kręgu, mianowicie osób pełniących funkcje publiczne. To jest po pierwsze oczywiste, że te osoby, które wykonują na co dzień zadania tejże Rzeczpospolitej, mają niejako kwalifikowany obowiązek troski o Rzeczpospolitą i o dobro wspólne. I co więcej, proszę zobaczyć, że znajdujemy wyraz takiego właśnie obowiązku konstytucyjnego w ślubowaniach, w rotach przysięgi, którą składa właściwie wszystkie grupy osób pełniących funkcje publiczne. Mają różne te formuły, ale proszę zobaczyć, ja nie wiem, dlaczego u nas się tak mało nawiązuje do roty ślubowania posła, senatora, do roty ślubowania wszystkich członków rządu, nie tylko prezesa Rady Ministrów, nie tylko wiceprezesów. Oczywiście sędziowie, oczywiście urzędnicy służby cywilnej. No tym bardziej oficerowie, tym bardziej służby mundurowe. Proszę zobaczyć, odmowa złożenia ślubowania oznacza odmowę przyjęcia funkcji. A zatem to jest niezwykle
ważne i niezwykle miarodajne sformułowanie pewnej myśli ustrojodawcy. A w odniesieniu do tych podstawowych organów władzy państwowej, ja nie muszę szukać w ustawach o Radzie Ministrów, czy tylko znajduję w Konstytucji treść ślubowania. I przykładowo, może tylko poprzestanę na ślubowaniu składanym przez członków rządu, żeby pokazać Państwu znowuż daleko idącą spójność. Każdy z członków rządu, zgodnie z artykułem 151 Konstytucji, składa następującą przysięgę. Obejmując urząd, tu wymienia swój urząd, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Znowu to samo słowo. To samo słowo, w którym wielu autorów upatruje, mówi, dlaczego tam nie jest napisane lojalność wobec Rzeczypospolitej, dlaczego wierność? Wierność ma zabarwienie właśnie aksjologiczne, bardziej etyczne. No nie wiem dlaczego wierność, może dlatego, żeby podkreślić nie taki zbiurokratyzowany jakiś charakter tej formuły, lojalność, ale wierność. Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Czytam artykuł 151 Konstytucji. A że nie są to najbardziej popularne postanowienia tej Konstytucji, a no to właśnie dlatego dziś o nich mówimy. Oczywiście teksty bardzo zbliżone, choć trochę różne. Konstytucja również formułuje, tak jak wspomniałam Państwu, dla innych grup podmiotów pełniących funkcje publiczne. Następny obowiązek, następny artykuł, każdy, proszę zauważyć, tam mówiliśmy o obywatelach, ale następny obowiązek dotyczy każdego, tak jak większość obowiązków. Każdy, kto znajduje się w obszarze władz. Jest zresztą taki artykuł, może też warto Państwu powiedzieć, że doprawdy to rozróżnienie obowiązek obywatela i nieobywatela, czyli no przede wszystkim cudzoziemca, nie ma takiego i chyba nawet ma zacierające się znaczenie, między innymi dlatego, że mamy artykuł 37 Konstytucji i warto o tym wiedzieć, może nie numerek artykułu jest tu ważny, ale jego treść, kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji. No a my jeszcze dodajemy, ale ma również trochę obowiązków wobec tego kraju, na obszarze którego się znajduje. A między innymi ma obowiązek taki, jak każdy z obywateli, obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej. I to jest kolejny artykuł Konstytucji. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej. No dosyć powszechnie się znowuż jakby bagatelizuje znaczenie tego przepisu, po prostu dlatego, że no to wynika z faktu powszechnego obowiązywania prawa. No a jeszcze do tego dodajemy taką paremię starą, ignorancja iuris nocet, no i mówimy dobrze, no jest to takie powtórzenie. Ale właśnie okazuje się, że nie jest ten artykuł już tak nie tylko powtórzeniem i nie możemy tak całkiem pomijać artykułu 83, ponieważ jest przydatny i wykorzystywany w naszym orzecznictwie. I tutaj sięgnąć chciałabym do jednego, ponieważ tak mało mam tych orzeczeń, żeby Państwu ilustrować pewne tezy naszymi orzeczeniami, to chcę powiedzieć, że no dosyć odległy w czasie, z pierwszych lat po wejściu w życie naszej Konstytucji, wyrok ze stycznia 1999 roku, który, mając za przedmiot zakwestionowane przepisy dotyczące rozbiórki obowiązku nałożonego przez ustawę w przypadku samowoli budowlanej, jednak sięgnął do, argumentując, dlaczego ostateczne orzeczenie Trybunału, Trybunał stwierdził zgodność tego mocno kwestionowanego
obowiązku zgodnej z konstytucją, między innymi argumentację wyprowadzając artykuł 82, mianowicie mówiąc, że ów obowiązek rozbiórki obiektu budowlanego, który został rozpoczęty przynajmniej, już nie mówiąc o tym, że zbudowany, bez spełnienia prawem, ustawą określonych obowiązków, ma po pierwsze charakter prewencyjny. Nie chodziło o to, żeby rozbierać komuś budynki, tylko chodziło o to, żeby każdy, kto chce coś budować, to wykonał wszystkie prawem przewidziane, uzyskał wszystkie prawem przewidziane decyzje, zezwolenia, pozwolenia. A zatem mamy również przykłady, kiedy w naszym orzecznictwie artykuł ten okazuje się ważny dla przeprowadzenia pewnej argumentacji, wtedy kiedy ustawa próbuje zastosować pewne środki, nade wszystko pewnej prewencji ogólnej, po to, żeby doprowadzić do zgodnego z prawem zachowania każdego z adresatów tych praw. No i proszę Państwa, czas na najbardziej znany z tych obowiązków naszych konstytucyjnych przepis, to znaczy artykuł 84. I tu już jest tak jak trzeba, to znaczy bardzo często jest powoływany jako wzorzec i jest to ten obowiązek, każdy ma obowiązek, ciekawe, a nie przepraszam, bo ja właśnie mówię, no trzeba być ścisłym, trzeba czytać. Nie każdy ma obowiązek, tylko każdy jest obowiązany. To bardzo ładnie. Zauważcie Państwo, dzisiaj mamy podobno Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, więc musimy bardzo uważać, jak mówimy. Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, w tym owych nieszczęsnych podatków określonych w ustawie. No i tak jak mówiłam przy poprzednich artykułach, że to ustawodawstwo zwykłe konkretyzuje, na czym ten obowiązek w praktyce polega, no to tu już nie muszę Państwu mówić, że mamy dziesiątki ustaw podatkowych nakładających bądź daniny publiczne, tak nazwane podatkami, niejednokrotnie są to daniny inaczej nazwane, często opłaty, a tu już mamy pewną niejednoznaczność, no ale znowuż nie możemy dzisiaj tym się dłużej zajmować. Przepis ten wraz z artykułem z rozdziału o finansach publicznych 217 ustanawia konstytucyjne władztwo finansowe państwa. No może finansowe za dużo, może władztwo daninowe naszego państwa. Jest zatem, powiem tak, i bez tych artykułów jest oczywiste, że każde państwo musi pobierać świadczenia, dlatego że inaczej nie byłoby w stanie nic zrobić. Co więcej, te świadczenia mają od bardzo wielu wieków właśnie formę danin. Jest to obowiązek obywatelski. I teraz tak, podatek, no już nie jesteśmy w epoce szarwarków, prawda, ani dostaw, ani rolniczych dostaw obowiązkowych. No już tego młodzież w ogóle nie wie, co to było. A zatem nade wszystko mówimy o daninach publicznych w formie pieniężnej. I teraz tak, nie ulega wątpliwości, że każde zobowiązanie, każdy obowiązek zapłacenia podatku no, ogranicza w jakiś sposób nasze prawa majątkowe. A jak Państwo wszyscy wiecie i pamiętacie, bardzo mocno nasza konstytucja akcentuje prawo własności, ochronę prawa własności każdego. Jest zatem taki artykuł 64. I to takich spraw, które się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat już w istocie ugruntowały w naszym orzecznictwie. Należy, jak mówię, stanowisko, że nie można w sprawach podatkowych żądać kontroli konstytucyjności ustawy z zakresu danin publicznych, konfrontując tę ustawę z prawem własności. Dlaczego? Dlatego,
że natura podatku jest taka, że on zawsze polega na pewnym ograniczeniu własności. A zatem różne inne artykuły możemy powoływać jako wzorce naszej kontroli. Każdy artykuł z tego samego rozdziału drugiego i nie tylko, również szerzej, ale nieskuteczne jest wskazywanie ochrony prawa własności, chyba że mielibyśmy, i to jest bardzo wyraźna linia w naszym orzecznictwie, chyba że mielibyśmy taką sytuację, że nałożona ustawą, czyli w pełni obowiązująca nas legalna danina publiczna, prowadzi w istocie do konfiskaty mienia, do pozbawienia majątku, a wtedy oczywiście tak. Ta linia jest w istocie ugruntowana w naszym orzecznictwie z kilkoma jednostkowymi, jak zwykle, wyrokami, które rzecz trochę inaczej komentują, ale tak jak mówię, ten artykuł 84 ma tę ogromną, ogromny ciężar gatunkowy, dlatego że jest po prostu rozpisany na dziesiątki ustaw. Przy tej okazji chciałam Państwu pokazać pewną rzecz, którą już kończę za chwileczkę i którą zakończę to wprowadzenie, które oczywiście jest za długie. Mianowicie książeczka, ona jest tłumaczeniem, zaraz powiem, kim są jej autorzy, ale wydana tym razem nie przez nasze wydawnictwo Trybunału, które naprawdę znakomite rzeczy publikuje, a przez wydawnictwo sejmowe zaprzyjaźnione. Koszt praw to się nazywa. A podtytuł, dlaczego wolność zależy od podatków? No tak, wolność kosztuje. Ochrona praw człowieka i obywatela kosztuje. Nie można inaczej tego postrzegać. I proszę Państwa, autorami jest dwóch profesorów amerykańskich, Stephen Holmes i Cass, nie wiem dlaczego jeszcze jakieś, R. Sunstein. Obydwaj panowie są absolwentami i profesorami renomowanych uczelni amerykańskich, Harvard, School of Government. Zarazem pan Holmes, profesor Holmes jest, tak jak to w Stanach Zjednoczonych, nigdy taka monotematyczność, jedna specjalizacja, nauki polityczne, polityki publiczne, ukończone prawo, Master of Philosophy. No tak wygląda, powiem, wykształcenie, średnio rzecz biorąc, profesorów amerykańskich i podobnie pan Sunstein. Obydwaj wykładali w Polsce, w Warszawie. No właśnie, to jeszcze pan prezes nam o nich słowo dopowie, a ja tylko chcę powiedzieć, że nie muszę skończyć obowiązki, a to za chwilę. A zatem artykuł 84, wiemy, że jest kolosalnie ważny, podstawowy, rozpisany na dziesiątki naszych obowiązków. Mamy następnie obowiązek obywatela polskiego obrona ojczyzny. Ten obowiązek, o którym pewnie paręnaście lat temu jeszcze można by mówić naprawdę, znaczy trzeba by mówić dosyć dużo, w tej chwili troszkę jakby zbladł, nie dlatego, żeby obowiązkiem nadal naszym nie była obrona ojczyzny, tylko na skutek faktu, że od początku roku 2010, kiedy już znowuż nastąpiło zinstytucjonalizowane profesjonalizacja naszej armii, został zawieszony ten obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej i tak dalej, czyli jakby te obowiązki są troszkę słabsze. I wreszcie kończy nasz rozdział o wolnościach i prawach człowieka i obywatela obowiązek właśnie bardzo mocno eksponowany w naszej konstytucji, a nie jestem pewna, czy tak bardzo starannie wykonywany w naszym doświadczeniu życiowym. Mianowicie każdy, wcale nie tylko obywatel, każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska. I po raz pierwszy, proszę Państwa, pada słowo, którego powinnam bym była już użyć wielokrotnie. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.
Odpowiedzialność to jest oczywiście pojęcie, które w ogóle z prawem jest istotą prawa, czy za coś w ogóle odpowiadam. I jeżeli jestem do czegoś zobowiązana, jeżeli nie wykonam obowiązku, jak wygląda moja odpowiedzialność? Jeżeli nie wywiążę się z moich powinności, to jak wygląda moja odpowiedzialność? To nie są wszystkie obowiązki, które stanowi nasza Konstytucja. Jest ich jeszcze kilka, które są, powiedziałabym, no bardzo już takie, po pierwsze może niekoniecznie obywatelskie, bo obowiązek rodziców w stosunku do dzieci, więc już nie mam śmiałości tego czasu dłużej zajmować. Natomiast obowiązek edukacji do ukończenia 18 lat jest obowiązkiem konstytucyjnym i proszę zobaczyć, jak się sprawdza na tym moje określenie obowiązków konstytucyjnych. No tak, obowiązek nauki do ukończenia 18 lat. No dobrze, ale to państwo musi stworzyć warunki, żebyśmy te obowiązki mogli wykonywać. Musi być sieć szkół, muszą być nauczyciele, muszą być podręczniki i tak dalej. Czyli na przykładzie tego właśnie obowiązku, jednego z rozproszonych w naszym ważnym rozdziale drugim, widzimy, że to określenie jest prawidłowe, to znaczy prawidłowe, co znaczy prawidłowe określenie jakiegoś pojęcia, to znaczy takie, które dobrze służy poznaniu rzeczywistości, a nie wręcz odwrotnie, służy temu, żeby ją zamulić. Proszę Państwa, mam jeszcze jakiś wyrok, który, no choć jeden mówi o obowiązkach obywatela jako taki, ale może to zostawię do pytań Państwa, a tylko skończę, bo już jak zaczęłam, to chciałabym skończyć o tym, jak piszą niezwykle interesująco i niezwykle konkretnie. Proszę Państwa, tę książkę kończą tabele. Tę książkę kończą tabele, ile kosztuje ochrona pewnych podstawowych wolności i praw podatnika amerykańskiego. Ile kosztuje Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy, ile kosztuje Główny Urząd Rozrachunkowy, czyli taki nasz NIK, ile wydatki na więźniów i tak dalej, i tak dalej. Ale chcę Państwu tylko, żeby zakończyć optymistycznie, powiedziałam, że jest taka no, oczywista, rażąca dysproporcja pomiędzy zainteresowaniem i analizami naukowymi prawa, wolności człowieka, a obowiązki. Otóż jest to powszechne, jest to powszechne. I potwierdza to lektura tej właśnie książeczki. I tłumaczą nam tak, powszechne pragnienie, aby prawa przedstawiać jako bezwarunkowo pozytywne, w bezwarunkowo pozytywnym świetle, może to pomoże nam zrozumieć, dlaczego pomija się obowiązki, ale nade wszystko, dlaczego zupełnie pomija się koszty, które muszą być ponoszone w związku chociażby z ochroną podstawowych praw. Pogląd powszechny, lecz w oczywisty sposób błędne założenie, że nasze podstawowe prawa nic nie kosztują. Nie da się tego twierdzenia obronić. No właśnie. A zatem wolność zależy od podatków. Tu Państwo widzą, że wywodzę się jednak z katedry prawa finansowego i finansów i stąd temat kosztów nie jest mi obojętny. Chyba tak mogę zakończyć, przepraszam za przydługi, ale i tak powiedziałam naprawdę tylko takie no, podstawowe zupełnie rzeczy związane z tymi obowiązkami. Mam nadzieję, że jakieś parę pytań zechcą Państwo nam zadać. Nie muszę niczego włączyć. Dzień dobry, Katarzyna Jędrzejewska. Przepraszam, bo zasło mi rzeczywiście ja też w gardle. Właśnie to jest coś w tej sali. Jestem z Polskiej Agencji Prasowej i mam też swoje powinności wobec pracodawcy. W związku z tym, aczkolwiek mam pytania również odnośnie do wypowiedzi pani profesor, natomiast wolałabym jednak zacząć od tych powinności wobec pracodawcy. Yes. I to pytanie głównie kieruję do pana prezesa, a odnosi się ono do zapowiedzi PiS-u a propos złożenia, domyślam się, skargi na tryb uchwalenia ustawy zezwalającej na
ratyfikację paktu fiskalnego. Domyślam się, że to będzie w trybie skargi. Jeśli nie, to proszę mnie tu skorygować, czy jest możliwy wniosek. Ale też mam takie pytanie, właściwie dwa. Po pierwsze, czy tryb uchwalania samej ustawy może być również przedmiotem rozpatrywania przez Trybunał Konstytucyjny? A drugie pytanie, to wiąże się już konkretnie z zapisem Konstytucji dotyczącym uchwalania ustawy budżetowej. I czy w tym zakresie, bo tutaj również PiS zapowiada swoją skargę, czy w tym zakresie również Trybunał może wypowiedzieć się, czy po prostu pakt fiskalny nie narusza artykułu, przepraszam, nie pamiętam, ale artykułu, który mówi o tym, w czyjej kompetencji leży uchwalanie polskiego budżetu polskiego państwa. Jeśli państwo pozwolą, a propos przedmiotu dzisiejszej konferencji, to zadałabym za chwilę. Tryb przyjęcia ratyfikacji ustawą oczywiście, że może być kwestionowany i może być przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego. Wymagany jest wniosek uprawnionego podmiotu. W tym przypadku, jak rozumiem, mógłby to być wniosek grupy posłów, czyli co najmniej 50 posłów. Zgodnie z konstytucją musiałoby taki wniosek podpisać, a Trybunał wtedy sprawę będzie rozpoznawał. Pani chodzi chyba również o ten tryb, o ten konflikt, ale tu chodzi o ten pakt fiskalny, artykuł 90, który dotyczy umowy międzynarodowej przekazującej organizacji międzynarodowej kompetencje organów władzy w niektórych sprawach. Nie możemy antycypować ewentualnego wniosku. To grupa posłów decyduje, co będzie przedmiotem kontroli i jakie będą wzorce tej kontroli. Trybunał działa w trybie skargowym i rozstrzyga sprawę w granicach zakwestionowania, jak również w granicach wzorców przywołanych przez wnioskodawcę. Ale na pytanie, czy to może być przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału, oczywiście tak. Ale rzeczywiście tryb uchwalenia, tryb legislacyjny, prawidłowość, konstytucyjność trybu legislacyjnego była wielokrotnie przedmiotem kontroli naszego Trybunału. Aha, czyli również ten zakres kompetencji, przekazania kompetencji bądź też nie, to również należy wiązać z trybem samego uchwalania, przyjmowania tego paktu, tak? To tak to należy? Czy to jest kwestia procedury, czy jednak kompetencji? Bo wniosek PiS-u, zgodnie z zapowiedziami, ma być dwuczęściowy, że tak powiem. Jedna część to ma odnosić się do samego trybu, czyli tego, czy ustawa miała być przyjęta w trybie artykułu 89, a więc zwykłą większością głosów, czy też w trybie artykułu 90, który wymaga 2/3 głosów w obu izbach parlamentu. To jest jedna sprawa, czyli sam tryb. A druga rzecz, która jest kwestionowana przez PiS, to przekazanie kompetencji do stanowienia o kształcie budżetu państwa instytucjom międzynarodowym. No w tym wypadku Parlamentowi Europejskiemu, a nie polskiemu. No tak, to mówimy w tym momencie o zdarzeniu przyszłym i zapewne mocno pewnym, jeżeli chodzi o wniosek, ale jednak przyszłym. I jeżeli będzie taki zarzut, to Trybunał go rozpozna, czy rzeczywiście w tym przypadku, jeżeli będzie taki zarzut, powtarzam, mamy do czynienia z naruszeniem przepisów Konstytucji o władzy Sejmu uchwalania i obowiązku Sejmu uchwalania co roku ustawy budżetowej. Sejm może w ciągu roku nie uchwalić ani jednej ustawy poza ustawą budżetową. To zawsze Sejm musi uchwalić. To należy do jego podstawowego obowiązku obok kontroli rządu.
Dobrze. A propos tejże dzisiejszej konferencji, jeszcze chciałabym spytać. Właściwie też mam dwa takie pytania zupełnie odmienne. Jedna rzecz to jest, pani profesor wspomniała o tym, że każdy jest zobowiązany szanować wolności i prawa innych w świetle artykułu 31 Konstytucji. No i tu muszę również zadać pytanie, które nawiązuje trochę do sytuacji, dynamicznej sytuacji politycznej. Mianowicie, jak to się ma do właśnie artykułu 18 i tego, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Jak ten obowiązek poszanowania praw i wolności innych osób ma się do oczekiwań osób, które chciałyby żyć w związkach partnerskich, a nie w związku zalegalizowanym, związku łączącym kobietę i mężczyznę? Ja myślę, że znaczy szacunek dla praw innych osób jest taką normą i powinnością ogólną. Natomiast kwestia prawnych skutków jakichś związków takich czy innych jest zupełnie od tego niezależna. Tu nie ma bezpośredniego przełożenia, że jeżeli ja bardzo szanuję naszego rzecznika prasowego, to ów szacunek musi przyjąć taką, tylko taką, a nie inną, również musi być w taki czy inny sposób w prawie odzwierciedlony. Przyznam, że ja tego związku, znaczy uważam, że bardzo podziwiam pani redaktor tutaj skojarzenie, ale tego związku bezpośredniego nie widzę. To prawda, z tym, że ten przepis mówi również o, nie tylko o poszanowaniu wolności, ale i praw, a z tego, co orientuję się, to osoby, które domagają się zalegalizowania ustawy o związkach partnerskich, właśnie argumentują to ochroną ich praw. Twierdzą, że ich prawa nie są dostatecznie chronione i de facto stawiają je w takiej pozycji trochę dyskryminującej wobec osób żyjących w formalnych związkach małżeńskich. No, tak jak przystało na rasowego dziennikarza, pani redaktor pyta nas o takie gorące tematy współczesne. Natomiast my mamy pewien problem z odpowiedziami, dlatego że przyjdzie do nas jakaś sprawa związana z tym tematem i co? No nie możemy. Wydaje mi się, że wchodzić głębiej, tak jak pani redaktor by oczekiwała, ja w każdym razie uważam, że nie powinnam, dlatego że pewna powściągliwość sędziowska. Będzie sprawa, wszystko zależy od tego, jak zaskarżony, o co chodzi w istocie. Wtedy zobaczymy. Trybunał jest nazywany negatywnym ustawodawcą i są podobnie jak inne sądy konstytucyjne, nie możemy zastępować ustawodawcy w tworzeniu prawa. To, czy ustawodawca ma wolę, czy nie ma woli uchwalenia określonej ustawy na określony temat, jest suwerenną decyzją ustawodawcy. Inaczej Sąd Konstytucyjny stałby się trzecią izbą parlamentu, która pisze prawo, a potem nie kontroluje, czy jest zgodny z konstytucją, czy nie. Więc w tej mierze jaką ustawę uchwali parlament, to my w tym momencie nie możemy się wypowiadać. Możemy w czasie konferencji prasowej przedstawić państwu rozstrzygnięcia Trybunału w sprawach, które przed nami zawisły, i na tym tle wyjaśniać obowiązujące przepisy konstytucji. Natomiast to, czy konstytucyjne byłoby uchwalenie takiej ustawy, albo konstytucyjne byłoby nieuchwalenie takiej ustawy, no to sędziemu konstytucyjnemu nie tyle nie wypada, tylko po prostu no nie mam takiej kompetencji, żeby w tym obszarze jakiekolwiek stanowisko zajmować. Możliwe jest oczywiście, że sędzia konstytucyjny wcześniej w artykule naukowym czy w książce stanowisko w tej mierze zajął, ale zajął je wtedy jako profesor prawa czy doktor prawa, a więc w innej zupełnie roli. I wyobrażam sobie, że
w tym miejscu, gdyby się znalazł i mimo, że napisał artykuł, to wezwanie przez sędziego konstytucyjnego parlamentu do napisania ustawy na określony temat albo nie napisania ustawy na określony temat, bo można sobie wyobrazić, że te poglądy byłyby albo w tą, albo w drugą stronę, też by było formą wejścia w rolę, która sędziemu konstytucyjnemu nie przystoi. Nie tworzymy prawa, my kontrolujemy jego zgodność z konstytucją. Tylko i aż tyle jednocześnie, bo jak pani wie, nasze rozstrzygnięcia są ostateczne i nie podlegają jakiemukolwiek już zaskarżeniu. No tak, ale czy można antycypować, że byłby ten konflikt między artykułem 18 ust. 2 a artykułem tym o poszanowaniu praw i wolności wszystkich ludzi? Wszystkich tam nie ma generalnie. Chodzi o ten artykuł 31. Tak, z tym, że artykuł 31 jest wezwaniem adresowanym bezpośrednio i horyzontalnie do obywateli. Masz, obywatelu, szanować wolności i prawa drugiego obywatela. Czy to będą relacje między osobami fizycznymi, jak w takim realnym prawie kontraktowym, czy to będzie relacja między osobą fizyczną a osobą prawną, ale osoby prawne zawsze się dają sprowadzić, tak jak przedsiębiorstwo na przykład, do osób fizycznych. To jest już kwestia konkretnego przypadku. To jest nakaz skierowany do każdego, że w swoim postępowaniu musi brać pod uwagę prawa i wolności innej osoby i granicą moich praw i wolności są prawa i wolności innej osoby, drugiej osoby. To jest treść tego przepisu. Co nie oznacza, że nie można argumentować również w ten sposób, że jest to pewne przesłanie adresowane przez ustrojodawcę do ustawodawcy zwykłego, że powinien rozważać, czy i w jaki sposób system prawny jako taki jest pełny. I ustawodawca, czyli konkretny Sejm, konkretnej kadencji, decyduje, co będzie programem jego postępowania legislacyjnego. Sejm, czyli czytaj, naród, który wyraził swoją wolę w wyborach. I co 4 lata mamy wybory. I co 4 lata naród decyduje, jaki program, także jaki program ustawodawczy Sejm będzie miał zapisany w przez to, że będzie w stanie zebrać za tym projektem większość parlamentarną. To jeszcze jedno pytanie już stricte związane z przedmiotem dzisiejszej konferencji. Chciałam spytać, bo najczęściej można się z takim ze społecznym odbiorem obowiązku płacenia podatków wiąże się taka refleksja, czy skoro ja mam płacić podatki, to czy państwo wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec mnie? I czy wiemy już, że nie miałaby szans taka skarga, w której obywatel powołałby się na poszanowanie prawa własności? A czy miałaby szansę skarga, w której obywatel wyraziłby taki akt nieposłuszeństwa z tej racji, że na przykład nie zapewniono mu bezpłatnej opieki zdrowotnej i dlatego on postanowił też nie zapłacić podatku. No więc bardzo skomplikowana jest materia inicjowania kontroli przez Trybunał. Jest o tyle skomplikowana, że mamy bardzo określone formy, prawda? Teoretycznie nie można wykluczyć skargi. Podatek może być przedmiotem skutecznej skargi do Trybunału, jeżeli to będzie danina, która będzie jednocześnie konfiskatą mienia. I Trybunał na ten temat się wypowiadał, że niekonstytucyjne są takie podatki, pomijając to, że nie wolno ich nakładać wstecz, a więc do przychodów, które
które ktoś, adresat normy prawnej uzyskał przed wejściem w życie danej noweli do prawa podatkowego. Ale niezależnie od tego, Sejm nie może nałożyć podatku, który byłby konfiskatą mienia na przykład. Nie wiem, no, trudno mi znowu, jak powiem, że nie może to być podatek w wysokości 90% i więcej w stosunku do przychodu, to trudno to by było uznać za wypowiedź autorytatywną, to znaczy taką, że jeżeli trafiłby się ustawodawca, który by uchwalił taki podatek, i czy to grupa posłów, czy senatorów, czy inny uprawniony podmiot by wniósł sprawę do Trybunału, to bez wątpienia by się skończyło to klęską dla ustawodawcy i Trybunał by uznał, że taki podatek jest niekonstytucyjny, bo jest konfiskatą mienia, a konfiskatę mienia zakazuje wprost konstytucja. Więc w tym zakresie bardzo proszę. Nie, bo nie chciałabym, żeby pani redaktor wyszła z naszego spotkania z przekonaniem, że w ogóle nie ma możliwości zakwestionowania aktów normatywnych dotyczących danin publicznych. Jest bardzo dużo możliwości, tylko po prostu każdy, kto skarży, kto inicjuje postępowanie przed Trybunałem, musi wskazać zarówno przepis, akt ten normatywny, który narusza jego prawa, ale także musi wskazać, z jakimi przepisami Konstytucji w jego ocenie jest on niezgodny. Stąd ja powiedziałam, że najsłabszą z dróg inicjowania takiej kontroli jest odniesienie do prawa własności, dlatego że natura podatku jest taka, że zawsze to prawo własności ogranicza, a zatem to nie wystarczy, żebyśmy mogli rozstrzygać, że niekonstytucyjne jest. Natomiast jest cały szereg innych przepisów Konstytucji, które jak najbardziej, między innymi również właśnie 84, ale znacznie częściej 217, który określa treść ustawy, jeśli chodzi o sprawy podatkowe, których mamy sporo, znacznie częściej przedmiotem zaskarżenia jest jakaś procedura związana z podatkiem, niejasność, brak jednoznacznego sformułowania, od czego ten podatek ma się płacić, czasami kto ma ten podatek płacić, a kiedy właściciel, a kiedy użytkownik. Od kiedy płaci? A nade wszystko właśnie to, co pan prezes mówi, przepisy intertemporalne, kiedy przychodzi moment, że pewna ulga jest likwidowana albo jakieś zwolnienie jest likwidowane. Ktoś, czyli stan faktyczny jest na granicy starego i nowego prawa, kwestionuje formułę przepisów przejściowych przyjętą przez ustawodawcę w nowej ustawie. Tego rodzaju bardzo wiele jest kwestii. Natomiast to, o czym pani powiedziała, to znaczy, że jeżeli mamy obowiązki, no to państwo też musi się ze swoich obowiązków wywiązywać. Oczywiście tak, to powiedziałabym, jest raczej materia nie do poszczególnych obywateli, bo tutaj nie wiem, czy by się Trybunał wyrobił. Jakby... Ale mamy instytucję konstytucyjną, NIK, który ma wpisane w Konstytucji to, że on kontroluje, jak właśnie pieniądze pochodzące z podatków, czyli budżet, jak to wydaje? Adresowany do poszczególnych uprawnionych podmiotów jest realizowany. Na końcu jest obywatel, który kartką wyborczą w kolejnych wyborach decyduje, czy ci, którzy po pierwsze nałożyli podatki, a po drugie te podatki realizowali w formie ustawy budżetowej, robili to z korzyścią dla obywatela, bo z jednej strony podatek oznacza ograniczenie mojego przychodu, ale z drugiej strony potencjalizuje moje przychody w przyszłości, jeżeli ustawodawca dobrze ułoży budżet i instytucje, które otrzymają te publiczne pieniądze, dobrze je spożytkują. Także po pierwsze obywatele mają poczucie, że ich interesy są skutecznie chronione, na przykład przez służby policyjne, czy służby celne, czy są adresowane do na przykład do systemu oświaty w taki sposób, że
że poziom nauczania w szkołach, zwłaszcza publicznych, jest wysoki. I generalnie rzecz biorąc, z jednej strony NIK i jego bardzo mocne instrumenty, jeżeli chodzi o kontrolowanie władzy, jeżeli łącznie z zawiadomieniem o przestępstwie i łącznie z tym, że NIK co roku przedkłada Sejmowi raport, który jest jedną z istotnych, jest jednym z istotnych narzędzi uzyskania absolutorium. Czyli nie, oczywiście możemy powiedzieć tak, że absolutorium i tak większość sejmowa ma zawsze zagwarantowane. No chyba, że się zdarzy jakiś nadzwyczajny przypadek, ale z reguły, jak pokazuje doświadczenie państw parlamentarnych, demokracji parlamentarnej, tę większość się uzyskuje. Ale potencjalnie rzecz biorąc, raport NIK-u czy jego odpowiednika w innych państwach jest narzędziem powstrzymywania szaleństwa, zwłaszcza polityków, obojętnie czy na poziomie regionalnym, czy na poziomie ogólnokrajowym, w nienależytym gospodarowaniu zebranymi podatkami. Tutaj swoisty balans istnieje, a na końcu jest ta bezwzględna broń, jaką każdy z nas ma, to jest kartka wyborcza i ten moment, kiedy zakreślamy krzyżyk przy tym, a nie innym nazwisku. Ale pani sędzia widzę, że... Jeśli można, chciałam powrócić do pytania pani, bo... Ja niestety muszę wyjść w tym momencie, bo nie zdążę na... To ja tylko skończę słowo. Pani zaczęła o ochronie zdrowia. Czy na pewno państwo spełnia, skoro my mamy też prawo? Ale ja powiem tak. Każdy obywatel może naprawdę namawiać swoich posłów, żeby występowali do Trybunału, jeżeli uważa, że jest pewna niekonstytucyjność w jakichś aktach prawnych, to przecież jeżeli drogę skargi konstytucyjnej nie może uruchomić z przyczyn różnych formalnych, bo tu jest cały szereg formalnych przesłanek, to naprawdę, no ja właśnie patrząc na to nasze orzecznictwo, ja nie wiem dlaczego o 50 posłów, 30 senatorów, Rzecznik Praw Obywatelskich, te podmioty, które mają prawo inicjowania tak zwanej naszej kontroli abstrakcyjnej, no nikt nigdy się nie upomniał o wykonywanie jakichś obowiązków na tle takiego, a nie innego stanu prawnego. Przecież całość naszego orzecznictwa można scharakteryzować jednym zdaniem. Są to wszystko wnioski, i wnioski w szerokim tego słowa znaczeniu. Jest to inicjowanie postępowania w jakim celu, żeby ograniczyć jakiś obowiązek. Mamy dziesiątki spraw, gdzie ustawodawca na przykład nałożył obowiązek weryfikowania pewnych uprawnień na pewne grupy zawodowe. Dotyczyło to kiedyś pośrednika nieruchomości, dotyczyło to kiedyś instruktora prawa jazdy i tak dalej. I mamy wnioski, które pragną doprowadzić do orzeczenia o niekonstytucyjnym nałożeniu tego obowiązku zweryfikowania swojej wiedzy w sposób sformalizowany. Ale nigdy nikt inaczej, że jakiś obowiązek nie jest właściwie wykonywany. A proszę pamiętać, że poza obywatelem, bo jednak jakby tak każdy z 30 paru milionów obywateli przychodził, mógł inicjować kontrolę Trybunału, to już bylibyśmy nawet negatywnym ustawodawcą już nie bylibyśmy w stanie być, bo doprawdy no nie jest to proste rozpoznawanie poszczególnych spraw. Ma szansę na niezapłacenie podatku, nie, bo to i jest obronę, no właśnie, pod jakby argumentowaniem. Najpierw zapłacić, a potem się skarżyć wedle prawa podatkowego. Jako podatnik nie ma realnych szans właśnie, w sensie prawnym kontrolowania, obojętnie czy zapłacił w ciągu roku 5 tysięcy, czy 50 tysięcy, czy 500 tysięcy, czy 5 milionów, jak i podatki, które wpłacił fiskusowi, te konkretne pieniądze będą użyte, bo to już jest suwerenna władza tych, którzy administrują tymi pieniędzmi, alokowania tych konkretnych 5 tysięcy złotych, czy to na służbę zdrowia, czy to na oświatę, czy to na obronę.
ale to jednocześnie nie jest jakaś czarna dziura, do której te pieniądze wpadają i nie wiadomo, co się z nimi robi, bo to właśnie nie tak funkcjonuje. One wpadają jak do czarnej dziury, ale ta czarna dziura ma własną logikę w postaci budżetu. Czy muszę mogę jeszcze tylko, panie prezesie, jeszcze, może zostać. Panie ja prezesie, też, jeszcze tak tylko jedno. Ale czy w takim razie te akty obywatelskiego nieposłuszeństwa nie mają szans powodzenia w Trybunale? Nie ma aktu prawnego. Przecież my nie oceniamy rzeczywistości, tylko prawo. Trybunał jest sądem prawa, a nie... Jest sądem wymiaru sprawiedliwości i szansę na to można by, obywatel mógłby upatrywać ewentualnie postępowanie przed sądem administracyjnym, bo to sąd administracyjny by zdecydował, czy spór między płatnikiem podatku, a który go pobiera, czy jest sądem skarbowym, jest sporem, który by na podstawie konstytucji chronił jednostkę i powiedział, że i to sąd administracyjny musiałby wydać orzeczenie, który by zalegalizował taki obywatelską, taką obywatelską postawę człowieka, który powiedział, jak obywatel nie płacę podatku, bo one są marnowane, albo one są generalnie za wysokie. Zresztą tego typu spory między obywatelami, bo oczywiście w przypadku jednostki trudno mówić, że ona miała jakiekolwiek szanse w starciu z fiskusem, ale jeżeli to na przykład jest znana publicznie osoba, tak była w Stanach Zjednoczonych, to naturalnie jej obywatelskie nieposłuszeństwo przyciąga uwagę mediów. Więcej, ta osoba chce być ukarana, chce pójść do kryminału. Pamiętam historię Wańkowicza z okresu PRL-u, jak się wstawił na Rakowieckiej do więzienia. Tam nie oczywiście chmara dziennikarzy perłowskich, ale zachodnich agencji prasowych i tak dalej, czekała z mikrofonami, z kamerami na Wańkowicza, który miał wejść i Gomułka wpadł naprawdę w panikę, że ten obywatelska, w tym przypadku posłuszeństwo Wańkowicza robiło poprawki polityczne. Czy jeszcze jakieś pytania do pani profesor? Ktoś chciałby zadać? Nie? Kończymy. Czyli dziękujemy państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.